Piąty odcinek, piąty dzień, piąty level, piąty poziom, królowa na maksa. To jest w ogóle niesamowite, jak sobie to uświadomisz, jak już przyjmiesz Marię za mamę, że to jest twoja mama. Moja mama to królowa nieba i ziemi. To jest po prostu niesamowita myśl, prawda, która też otworzy przed tobą zupełnie nowe horyzonty, zobaczysz sam. Królowa na maksa, co to w praktyce oznacza, bo my jesteśmy facetami, lubimy tak praktycznie bardzo podchodzić konkretnie. Co to oznacza, że moja mama jest królową? Po pierwsze, że Bóg jej dał wszelką moc. Ona ma pod sobą wszystkich świętych i aniołów. Święty Ludwik pisze, że jak oddasz się Maryi, czyli jak jej zaufasz całkowicie, zawierzysz jej, to prędzej wyślę milion aniołów, żeby ciebie ochraniały, niż miałoby ci się coś złego wydarzyć. Będziesz miał najlepszą ochronę na świecie. Ona jest najlepszym bodyguardem, o tym jeszcze będzie później. Po drugie, co to oznacza? Że królowa to jest ktoś, komu trzeba też służyć. I Pan Bóg pragnie, żebyśmy służyli właśnie jej i przez nią Panu Bogu. Zobacz, święty Augustyn w ogóle, niesamowity święty, jeden z największych świętych, w ogóle jako młody zrobił tyle głupstw i tyle grzechów popełnił, że to jest w ogóle szok. Miał nieślubne dziecko, no w ogóle można by tutaj długo opowiadać. Święty Augustyn później stał się wielkim świętym właśnie przez matkę, która za niego się modliła, Monikę Świętą. Święty Augustyn kiedyś miał takie widzenie, takie doświadczenie duchowe, że zobaczył świętego Michała Archanioła, który powiedział, że w niebie największym zaszczytem, jaki anioł może w niebie otrzymać, jest to, kiedy może spełnić jakiś rozkaz Najświętszej Maryi Panny. Rozumiesz to? Czaisz to? Największy zaszczyt w niebie dla anioła, jeżeli może zrobić coś dla Maryi. My możemy to niebo zacząć już tutaj, niebo na maksa, robić różne dobre rzeczy, spełniać rozkazy, słodkie rozkazy naszej Najświętszej Królowej i Matki. Do tego Cię bardzo serdecznie zapraszam. Odkryj ten zaszczyt, przywilej, przyjmij ten wielki przywilej, jakim jest służyć Królowej Nieba i Ziemi, która jednocześnie jest Twoją mamą. To jest dar, przywilej i zaszczyt na maksa. Odkryj to przez te najbliższe 7 dni i zapraszam Cię już za tydzień do następnego odcinka. Szczęść Boże! Kiedy myślę o królowej, od razu przed oczami staje mi obraz królowej Wielkiej Brytanii, Elżbiety II. Starszej pani dystyngowanej, która z jednej strony ma autorytet, ale z drugiej strony jest taka trochę zdystansowana, trochę obca. A Maryja? Maryja też jest królową, ale wyobrażam sobie ją zupełnie inaczej. Młoda dziewczyna, która mimo swojego piękna nie jest obca, nie jest oschła, ale ma pełno ciepła, miłości i miłości do każdego z nas. Maryja jest królową. Maryja jest królową, która jest mamą króla wszechświata, Chrystusa króla. A skoro każdy ministrant, każdy lektor jest żołnierzem Chrystusa, jest też żołnierzem Maryi. Bycie żołnierzem króla zobowiązuje do wiernej, codziennej służby. Ta codzienna służba dla Chrystusa musi być też służbą dla Maryi. Ale wcale nie musi, bo to wynika z miłości Maryi do nas. To wynika z tego, że skoro ona dała nam tyle miłości, to my służymy dla niej z wdzięcznością i miłością właśnie. Czy ta służba się opłaca? Służba Maryi zawsze się opłaca, bo kto nie chce być z nas zbawiony? Maryja jest królową. Żadna ziemska królowa nie ma takiej władzy jak ona. Jej władzą jest miłość i troska o poddanych. Ona siedzi na tronie, tuż obok Jezusa i szepcze Mu na ucho o naszych sprawach i naszych potrzebach. Każdego dnia w pozdrowieniu anielskim mówimy: módl się za nami, Maryjo. To jest taka królowa, z którą
nie trzeba się umawiać na specjalną audiencję, nie trzeba zakładać najdroższego garnituru, tak jak w przypadku ziemskiej królowej, do której chcemy się udać na audiencję. Jesteśmy synami królowej nieba i ziemi. Ona potrzebuje swoich dzielnych rycerzy, tak jak na przykład święty Maksymilian Kolbe, rycerz niepokalanej. Zastanów się dzisiaj, w jaki sposób ty, ministrant, możesz być dzisiaj rycerzem niepokalanej. Podejmij konkretne wyzwanie.